Siało Sesle Milo! I dzisiaj jest kolejny fajny dzień. Teraz będziemy jechali do Gdańska, ale najpierw zahaczymy o Scutif Camp. Zobaczymy, jak tam będzie. Tutaj proszę bardzo, chodźcie. Są spakowane 4 hulajnogi. 4? 3 hulajnogi. A jest mi kask? Jest. Jest. Ochraniacze też mam na zęby, więc... Masz ochraniacze? Mam, w plecaku. Co? Co? To jest do włosów, to tu już nie wiem. No to dobrze, no to bierzemy. Zostaw. Będziesz miał. Nic nie ma. Nie ma nic? Wstrząśnij, jest coś czy nie? Jest, ale mega mało. No nie! Dobra, do wyrzucenia. Następne. Jesteśmy już na Scutif Campie. Jest bardzo, bardzo teraz padało, zobaczcie. Więc no współczuję, bo nie można jeździć na skejcie, więc pójdziemy, już zaraz jedziemy do Gdańska i tam znajdziemy jakiś skatepark. Już jesteśmy na skateparku, tam jest... Jezu, gdzie ja szukam? Tam jest skatepark. Idziemy. Ci łatwo skacze, próbuję sobie wyskoczyć. A łatwo się wjeżdża? Bardzo, łatwo się wjeżdża. Ja tam nie działa, to jest niemożliwe. I just assumed we were more than just friends, cause I felt the tension in the room. On every occasion, laughter and hours of gloom. To dla was. Co będziesz robił? Wyskoczę po prostu, bo nigdy nie skakałem. Tak. No nie! Druga próba. W centymetrach mamy mierzyć ten wyskok? Czyli 1 centymetr. Bo ja się muszę nauczyć wyskakiwać wysoko, żeby jakieś triki robić. Będziemy tutaj cały dzień, okej? Błagam. Jeśli wyżej i szybciej zakręcę, to może być. Tylko teraz musisz podskakiwać wyżej. Teraz jeszcze sobie tak chwilę raz. Płyniesz na 2 koła? Co, zmęczony? Tak? Ale jak tutaj? Jak ci się jeździ? Dobrze? Ale co jest najciekawsze? Który moment? Tutaj to, tak? U nas w Piotrkowie nie ma chyba takiego. Tylko są trudniejsze, wyższe, to nie? Jest mniejszy. U nas w Piotrkowie dla mnie jest taki sam. Bo tutaj już jest takie... I co, Miłosz, będziesz teraz ćwiczył? Ale wyskoki będziesz ćwiczyć, tak? O, teraz było wyżej. No. A tu jest stroma. No. Staniesz? No. No chodź, musisz stać. Musisz stać. Tu, gdzie nic się... Tutaj gdzieś się boli? Ale na biodro upadłeś? W którym miejscu upadłeś? Co? No wstawaj. Dobra, wstajemy. Chyba, że cię boli bardzo, no to wiesz, to... Ale to muszę wiedzieć, musisz mi pokazać, gdzie cię boli. Tutaj noga, udo. Tutaj? A nic nie powinno być, chodź. No, wstajemy. Co? No tak, będzie. Ale to nic nie... Dawaj, chłopie. Rąk nie masz. O, fajny brat. Też takie by... Gdyby siostra taka była. No właśnie, dobra. Wstawaj, Miłoszu. Głowa do góry. Tak? Jaki fajny brat. Cała mi o! Mój brat sobie zaliczył, że o 22:30 pójdziemy łapać pokemony. Mi się nie chce, no ale nie chciałem sam zostać w domu. Muszę nabić alorejskie jajko. Więc idziemy. A powiedz, co teraz chciałem. Na co masz ochotę? Co chcesz zjeść? Mam ochotę, nigdy nie ma takiego czegoś, że chciałbym zjeść taki gruby ser, nie w plasterkach, żółty ser. I tak po prostu. Taki gruby w żółtych plasterkach? Tak. Nie w plasterkach, taki... I to chcesz kupić, czy jutro już? Dzisiaj. Więc to tak na tyle w tym odcinku. Uff, jak mi plecy bolą. Ale sprawdzę sobie jajko. Tak, i w następnym odcinku prawdopodobnie będzie na skateparku. Teraz już będę jeździł na skateparku, prawda, Mieciu? Jeszcze nie, niekoniecznie. Tak. Powiedz, czy się boli? Jak się, a powiedz o wypadku samym. No wypadku, no. Co mogę sądzić? Pupa zabolała. Ale raz ci żyje. No więc my z Marcysiem, tutaj moim kochanym bratem. Zubat jest. No. I my już kończymy, znaczy ja już kończę. Marce to mnie jest mniej ważny. Tak więc jak wam się spodobało i chcecie więcej takich vlogów ze skateparku i ogólnie takich vlogów, to dajcie łapkę w górę. I ale ich będzie dużo teraz chyba. No. Z nadmorza. Może codziennie? No. Myślisz, że dasz radę? No, dam radę. Tak. Dobra, więc oczywiście ze skateparku, nie z nadmorza, siema.